23 października. Wiadomości z Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy wysadziły dom z operatorami dronów w obwodzie kurskim w Rosji. Piloci Sił Zbrojnych Ukrainy użyli dwóch kierowanych przez Francuzów bomb lotniczych, AASM Hammer, do zniszczenia wieżowca, w którym ukrywali się żołnierze Putina, w jednym z osiedli w obwodzie kurskim w Rosji. Anglojęzyczny bloger ogłosił to na swojej stronie w serwisie społecznościowym X. Publikując odpowiedni film zmontowany z materiałów zarejestrowanych przez bezzałogowy statek powietrzny zwiadowczy, którego operatorzy skorygowali uderzenie, wyraźnie widać, jak niemal jednocześnie na dachu budynku dochodzi do dwóch bardzo potężnych eksplozji. Kiedy dym opadł, stało się jasne, że ściany budynku stoją. Trudno jednak ocenić skalę zniszczeń wewnętrznych. W komentarzu napisano, że w budynku przebywali rosyjscy operatorzy dronów i wszyscy zostali zniszczeni. Wojska rosyjskie wycofały się z dwóch osad w Kurszczynie. Bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy rozpoczęli kontrofensywę na północno-zachodnim froncie terytorium kontrolowanego przez siły obronne w obwodzie Kurskim w Rosji. Przejmując kontrolę nad wsią Leonidow i posuwając się w kierunku sąsiedniej Nowowizanki, która znajdowała się w szarym strefa aktywnej walki. Poinformowali o tym niektórzy ukraińscy blogerzy wojskowi, odnosząc się do ukraińskich obrońców, w szczególności kanały telegramu Hameleon i Serk w sieci społecznościowej X opublikowali odpowiednią mapę, na której wyzwolone terytorium zaznaczono na niebiesko. Jest oczywiste, że to właśnie na tym terenie wróg próbował rozciąć siły zbrojne Ukrainy na części, otaczając ukraińską grupę północno-zachodnią. Przypomnijmy, że Amerykański Instytut Studiów Wojennych ISW w najnowszym raporcie na temat sytuacji na frontach Ukrainy i Rosji poinformował o postępie sił obronnych w Kurszczynie. Korea Północna wysłała do Rosji pilotów samolotów wojskowych. Kim Jong-un w dalszym ciągu pomaga Putinowi w wojnie z Ukrainą. Korea Północna wysłała do faszystowskiej Rosji pilotów, którzy potrafią latać rosyjskimi samolotami wojskowymi. Należy zauważyć, że Korea Północna wysłała swoich pilotów do Władywostoku w zeszłym miesiącu. Wysłano je, zanim pojawiła się informacja o rozmieszczeniu koreańskich sił lądowych. W publikacji napisano, że takie przesunięcie pilotów może mieć związek ze szkoleniem na rosyjskich samolotach bojowych dostarczanych Korei Północnej. Niewykluczone jednak, że Rosja, której obecnie brakuje pilotów, zwróciła się o pomoc do Korei Północnej. Zakładamy, że Rosja będzie pierwszym miejscem rozmieszczenia północno-koreańskich pilotów-myśliwców za granicą od czasu wojny w Wietnamie. Działali także w Syrii i Egipcie podczas wojny Sądu Ostatecznego w roku 73. Przypomnijmy, że południowo-koreański satelita zarejestrował wkroczenie wojsk północno-koreańskich na terytorium Rosji. We Władywostoku stacjonuje obecnie 1500 żołnierzy Sił Specjalnych. Pojawiają się także informacje o szkoleniu dwóch jednostek wojskowych z Korei Północnej. Mogą powstać nawet dwie sześciotysięczne brygady. Poinformował o tym w swoim wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Putin zasiądzie w Kijowie, jeśli Trump zostanie prezydentem. W USA trwają wybory prezydenckie, trwa głosowanie korespondencyjne, a ostateczne okazanie woli nastąpi 5 listopada. Dwaj główni kandydaci, Harris i Trump, także w swojej kampanii wspominają o wojnie na Ukrainie. Przywódca faszystowskiego reżimu w Rosji, Putin, zasiądzie w Kijowie, jeśli wybory wygra republikański kandydat na prezydenta USA, Donald Trump. O tym oświadczyła wiceprezydent USA, Kamala Harris. Podczas przemówienia na przedwyborczej imprezie w Michigan, kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA przypomniał obietnice Trumpa dotyczące zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej w ciągu jednego dnia. Przeczytaj to i zrozum, co on mówi. Zmusiłby Ukrainę do zaprzestania walki z agresorem, który narusza jej suwerenność. Gdyby Donald Trump był prezydentem, Władimir Putin siedziałby w Kijowie i jasne jest, co by to oznaczało dla Ameryki i naszej pozycji w świecie, powiedział Harris. Jak wiecie, doszło do debaty pomiędzy Harrisem i Trumpem. Komunikacja między kandydatami demokratów i republikanów po raz kolejny potwierdziła pogląd wielu osób, że Trump tak naprawdę nie sympatyzuje z Ukrainą i może przekazać Putinowi część ukraińskich terytoriów. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach a także zostańcie sponsorami naszego kanału.